Hej, witam was ponownie w Stasis. Model Groomlake. Szczęściowo zniszczonego modelu Groomlake wystaje plastik. Centrum informacji. Centrum informacji. Model Groomlake. Zniszczona ładowarka. Ładowarka straciła moc po tym, jak wyładowała całą energię na pobliskiej ścianie. Centrum informacji. Mogę tam pójść? Najpierw. Kane Mining Limited was founded in 2050. Henry Kane was appointed to exercise control over East Asian Pacific debt repayment through mining asset acquisition. To tyle? Launched in 2100, the tower was 6106 feet long. This massive nuclear fusion powered ship was used extensively as a planetary mining platform. 15 years of atmospheric exposure resulted in a weakened hull and her decommissioning. A jednak tu jesteśmy. This poster depicts a 95-year-old Henry Kane in the prime of his life. Did you know? Kane Mining Limited was rebranded as Kane Corporation in June 2019. Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edmund was a veterinarian. Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edmund was a veterinarian. To tyle, tak? Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edmund was a veterinarian. Welcome to the Groomlake. The tower was rechristened the Groomlake in 2120 when she left dry dock and began her journey towards the outer planets. Charles Clark Kane has proudly taken over the reins from his father and continues his family's legacy. C4 and C5. In 2077, a mile below the surface, Camp 571 in Japan produced a treasure trove of medical research documentation. A replica of a statue of remembrance that stands in Washington, D.C. Did you know? Henry Kane served in the military and was a decorated naval aviator. A w tle leci. The rapid advancement of medical research and its auxiliary studies culminated in the perfection of genetic manipulation. Popularized by the media as a medical cold war, the eugenics age far exceeded selective breeding. In 2049, a worldwide ban was placed on unapproved genetic modification. A w tle leci to, co wcześniej puszczaliśmy. Zniszczona szalupa jest teraz bezużyteczna. Duże wgniecenia od szczątków uniemożliwiają uruchomienie łodzi. Zniszczona szalupa ratunkowa. Śmiertelna pułapka stoi cicho w zatoce. Śmiertelna pułapka? Stop. Tunel do szalupy ratunkowej jest pusty. O, jaka muzyka! Pęknięta szyba nie wytrzyma trudnych warunków w kosmosie. Z pękniętych rur wycieka łatwopalny, toksyczny płyn, który uniemożliwia skorzystanie z szalupy. Ta szalupa została poważnie uszkodzona. Belki i konstrukcyjne. Wygięta metalowa podpora podtrzymuje sufit. Wow, ładne efekty. Man, alone in the world, trembles with the cold. To jakiś cytat był chyba. Duże rury wyginają się w różne strony niczym wąż. Coś czuję, że to może być ostatni... O!
fuck. Murderer! You really are a roach, Mr. Maracek. John, shoot him! Kill him now! I may have pulled the trigger, so to speak, but you and Miss Hensley loaded the gun! Don't try to worm your way out of this, you goddamn monster. Monster? By whose standards do you call me a monster? The morals of men don't apply to gods! Psychopata. O, fuck! Pewnie muszę silnik rozwalić. Najpierw ten. Pole rozwalić. Nie mówcie mi, że... Mr. Maracek! John, shoot him! Kill him now! I may have pulled the trigger, so to speak. So to speak. You and Miss Hensley loaded the gun! Don't try to worm your way out of this, you goddamn monster. Monster? By whose standards do you call me a monster? The morals of men don't apply to gods! Czy mogę zapisać? Mogę. To prawdopodobnie będzie ostatni zapis. Ten jest najwcześniejszy, więc na tym zapiszę. Zapisałem! No, zapisałem! Ciekawe, jak wczytam, to od razu zginę? Tak, tak. Kurwa. Nie mam. Muszę ciągle to oglądać. Będę musiał to jakoś wyciąć po prostu. Szkoda, że autozapis nie... Chociaż ciężko powiedzieć, jak mogliby to zapisać tuż po rozmowie i przed strzałem? Przynajmniej rozmowa jest dość krótka. Malan. Murderer! You really are a roach, Mr. Maracek. John, shoot him! Kill him now! Czy ona wie, że to jest pole siłowe? So to speak. But you and Miss Hensley loaded the gun! Don't try to worm your way out of this, you goddamn monster. Monster? By whose standards do you call me a monster? The morals of men don't apply to gods! Tyr, grab hold of something! Fucking hell! Quantum storage device damaged and door missing. Fractural femur detected. Scapula damaged. Seek immediate medical attention. Did you... Have we got her? I do. She's here. It's over. It's all over. It's over. It's all over. It's over. It's all over. I'm sorry, it wasn't supposed to end like this. Waking you was a mistake, John. But I'm happy to have met you. I don't understand. Tyr, what do you mean? You woke me. Answer me! We needed a way to transport the research off the Groom Lake. And your wife's bone marrow was a perfect storage device. Search
This is about fucking research? Yes! It's about research. Worth billions, John. Billions. So you cost all of this? Vijay. You let those things loose? No, I'm not that sloppy. The idiots we sent to get your wife's body turned off all the containment protocols. We lost Ellen in all the chaos. That pussy Yuri was on his way to you when Milan got involved. On his way to get my DNA. It was the only way to locate the data carrier in the shit fest. Old man Kane will be rolling in his grave when I sell his secrets. You're just like Milan. Is that what you think? John, do you love your wife? Well, I loved my husband, and Kane's security forces murdered him during a protest. Kane Corporation took everything from me, and now I will burn them to the ground. You don't have to do this. You don't. To stasis pods, son. It was never gonna happen. Selenographic coordinates confirmed. Autopilot has been engaged. Time to departure. 15 minutes. It's gonna be unnormalized. You never had any intention of helping me. You used me. You used my family. It's not personal. Not personal. You bitch. Guilty. Co zdobyłem? A swój ten. Sobie statek kosmiczny stoi w hangarze. A chodzi o to, żeby... Nie wiem. O! Część maszyny, zardzewiały. Zardzewiały złomi części statku. Nie, to strzeliłem. Ellen leży bez ruchu. O! Fuck you. Zwali się. This vessel has been cleared for departure. Przybity nabojami ciało leży bez ruchu w kałuży świeżej krwi. Statek T. Tea. Luksusowy statek kosmiczny stoi w hangarze. Cichy szum silnika wskazuje na to, że statek działa i jest gotów do ucieczki z tego więzienia. Zaraz, stop. Najpierw Tea. Nic nie mogę zrobić? Napluć nawet? Nie. Ellen Malaczek. I love you, Ellen. Zmieniono cel podróży. Nie pojedziesz z nią? Polecisz na razie?
What the fuck? Czy ona była martwa? Wow. Muzyka Daniel Sadowski, Mark Morgan, Christopher Bischoff. Piękna muzyka jest w tej grze. Gra jest świetna. Kurde, naprawdę... Wow, to całe napisy. Song performance Giovanna Diordiewicz. To tyle, tak? To wszyscy twórcy jacy byli? Wow, szacunek. Wow, naprawdę bardzo fajna gra. Dawno nie grałem w... Uwielbiam przygodówki. I naprawdę ta była spoko. Parę razy miałem momenty, kiedy utknąłem faktycznie. Ale szczerze mówiąc, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to nie jest tak skomplikowana, jak się wydaje. Kurde. Zastanawiam się, co z tym końcem. John został na statku. Kim były te ciało, było to ciało na końcu? Czy to była jego żona właśnie? Czy tak ona... Co z tymi hybrydami w końcu? One grały tak minimalną rolę w... Znaczy, dobrze, rozumiem. Minimalną zabiły córkę Johna, ale... Ale one pojawiły... Nie wiem, nie mieliśmy z nimi praktycznie żadnej styczności. Z żywym okazem, oprócz tego, którego rozdeptaliśmy, ale nie wiem, czy on żył po tym upadku. Naprawdę przygodówka w fajnym stylu science fiction. Naprawdę polecam, jeżeli lubicie takie rzeczy, ale jeżeli obejrzeliście już, to zagrajmy, to dużo niespodzianek zobaczyliście i... Nie wiem, czy jest sens grać w przygodówkę, którą się obejrzało, szczerze mówiąc. Chyba nie za bardzo. Dobrze jest, taka seria jest dobra, jeżeli właśnie się utknie i... nie polecam oczywiście, wolę i... Polecam znów, powtórzenia. Polecam samemu pomyśleć, samemu się pomęczyć nawet, popytać parę osób, które się zna, hej, co tu mam takie coś. O wiele przyjemniej się pokonuje wtedy taką grę, niż potem zagląda się do... niż, a dobra, zajrzę sobie do samouczka. Nie o to chodzi w takiej grze, chodzi o to, żeby sobie połamać trochę głowę, prawda? To właśnie o to chodzi. I to mi się bardzo podobało w Stasis. I naprawdę bardzo mi się podobały te pomysły z palmtopami i przedstawienia historii całego statku dzięki czytaniu tych notatek. Bo zwróćcie uwagę, gdybyśmy po prostu szli i wykonali bez czytania żadnych notatek, to wyobraźcie sobie, ile byśmy wiedzieli. Praktycznie nic byśmy nie wiedzieli o tym, co się tam wydarzyło. Że jakieś potwory się coś tutaj dzieje, ludzie zginęli, szukamy córki. Jedyne, co mi się nie podobało w grze aktorskiej, to ta Thea właśnie. Od samego początku mówiłem o tym, że nie bardzo, nie ma za dużo co porównać, bo jedyni aktorzy, jacy byli, to John, Thea, Malan i ten. I żona Johna, Ellen. Tylko, że żona Johna, tylko, że Ellen była dosłownie chwilę. A te trzy postacie tak centralnie. No i jeszcze są roboty, tak? Znaczy te wszystkie powiadomienia mechaniczne. A nie, zaraz, była jeszcze ta uwięziona w grzybie babka. Rozumiem, że grzyb powstał na wskutek niedbałego pozbycia się ciał osób, na których prowadzono eksperymenty, żeby stworzyć ponad człowieka. Tak mi się wydaje. I to doprowadziło do tego. O, ona powiedziała, że Yuri szedł w jego stronę. Yuri to spotkaliśmy tego kolesia, którego zabiło jakieś stworzenie właśnie. I zastanawiam się, ona powiedziała, że Yuri był taki niedbały. I wyglądało na to, że to on jakoś dał dostęp do tych stworzeń, że otworzył im przejście, otworzył... Tylko, że ludzie... Nie, to niemożliwe, bo w palmtopach, tych wiadomościach było napisane, że te stworzenia przyjmują ich... postać? Tak to było? Jak to jest możliwe? Przecież one były... zupełnie nie wyglądały jak ludzie. Czy to była paranoja osoby, która pisała te rzeczy? Kurde, naprawdę ciężko stwierdzić. Ale też bardzo fajny, bo... mamy tyle informacji, ile sam John by miał, czytając te notatki i... odbywając tę podróż, przygodę, jak to inaczej nazwać, bardzo niemiłą przygodę, jak już...
moment, w którym, nie no, aktorstwo głównego, główna postać jest naprawdę świetnie zarysowana. Mamy wszystkie postacie zarysowane tak, jak nam pozwala fabuła tej gry, czyli na tym statku te wszystkie wydarzenia po tak naprawdę kulminacji zderzenia tych hybrydy z członkami załogi. I naprawdę fajnie jest taki aftermath, taki skutek tego wszystkiego przedstawiony, tajemnica taka właśnie... Atmosfera, powiem wam, że pod koniec atmosfera zaczyna lżeć, tak opadać, nawet jeżeli odwiedzamy takie miejsca jak te leże tych hybryd i tak dalej. Sam początek jest naprawdę bardzo wciągający, a środek, gdy przeczesujemy ten statek, nie bardzo wiemy, o co chodzi, co tu się dzieje, jakiś grzyb, gdzie zniknęła załoga. Musimy sobie wyciąć ten chip i tak dalej. To jest naprawdę taka ciężka atmosfera. Człowiek się tak bardzo wczuwa i przeżywa te wszystkie emocje razem z postaciami i odczuwa ciągle taki niepokój, że coś może zaraz na mnie wyskoczyć, coś się może zaraz wydarzyć. Naprawdę bardzo fajna gra. Grafika jest niezła, w porządku. Miała parę tam elementów nieciekawych, jak się tam czasem wywracał John. Grafika 2D i połączona z 3D czasami była taka awkward, trochę niezręcznie wyglądała, ale jak na przygodówkę bardzo, bardzo w porządku. I jak mówię, muzyka jest naprawdę świetna. Okej, kochani, dziękuję za oglądanie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w innych grach. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!